Dziś już każdy wie, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa zdrowa dieta oraz aktywność fizyczna. W sposób szczególny jest ona ważna dla rozwoju młodego człowieka. Przedsięwzięcia takie jak te zwiększają świadomość istniejącego problemu w społeczeństwie. Program Trzymaj Formę realizowany jest już od 6 lat przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Polską Federację Producentów Żywności. Celem tego programu jest przede wszystkim zmiana nawyków żywieniowych i zachęcanie do zdrowego stylu życia. A zdrowy styl życia to, proszę Państwa, właściwe odżywianie, zbilansowana dieta, mam tu na myśli, i aktywność fizyczna. Program kierowany jest przede wszystkim do młodzieży, do dzieci z 5 i 6 klasy szkół podstawowych oraz do gimnazjalistów. Oczywiście nie pomijamy również innych podmiotów ważnych, rodziców oraz środowiska lokalnego. Program realizowany jest metodą projektu. Daje to możliwość szerokiej współpracy w środowisku lokalnym oraz szansę stworzenia projektów, które będą właściwe dla danej grupy. Nie dyskryminuje żadnej z grup. Nam nie chodzi o wykreowanie jakichś szczególnych, prawda, osiągów w zakresie na przykład sprawności fizycznej. Kierujemy program do wszystkich dzieci, również tych niepełnosprawnych, i one dostosowują w szkołach, w środowiskach, dostosowują założenia programu do jakby swoich możliwości. Okazuje się, że program ma swoje sukcesy, co jest dobrą wiadomością nie tylko dla twórców, ale i dla rodziców oraz wychowawców. Po 3 latach, w 2009 roku, był realizowany, prowadzony monitoring programu. Wykazał on, iż wśród dzieci realizujących program, mniej więcej 40% dzieci deklaruje, iż zjada mniej słodyczy, nie dojada w ciągu nocy, zjada 5 posiłków dziennie, czyli te założenia jakby żywieniowców są realizowane, przynajmniej deklaratywnie. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, również tutaj dzieci częściej uprawiają jakąś dyscyplinę sportową, to dotyczy mniej więcej 38% dzieci realizujących program i 70% dzieci uprawia sport rekreacyjnie. Spotkanie w Szczecinie skierowane było do naukowców, promotorów zdrowia, nauczycieli i dyrektorów szkół. Tematem przewodnim była profilaktyka otyłości prowadzonej wśród młodzieży województwa zachodniopomorskiego.